Wolne rodniki i antyoksydanty to temat, który bardzo często występuje w mediach. Wolne rodniki podejrzewane są o to, że przyspieszają starzenie organizmu, powodują choroby neurodegradacyjne, powodują miażdżycę i są dla nas czymś złym. A antyoksydanty to coś, co jest dla nas dobre. Jak jest z tymi antyoksydantami, wolnymi rodnikami? Pani profesor, proszę nam powiedzieć. No warto zacząć od definicji. Przede wszystkim, co to jest wolny rodnik? To jest taka cząsteczka, która ma pojedynczy, niesparowany elektron. W związku z tym jest niesłychanie reaktywna. Ma bardzo krótki czas życia i reaguje natychmiast z czymkolwiek, co jest obecne w miejscu jej powstania. A skutek tych reakcji uszkadzane są na przykład utleniane białka, tłuszcze, DNA. A więc nagromadzenie się takich uszkodzeń powoduje patologię, dlatego że w tym momencie z tych uszkodzonych materiałów w komórce komórka nie może normalnie funkcjonować. A więc organizmy bronią się przed wolnymi rodnikami i również przed nagromadzeniem tych uszkodzeń. Co mają organizmy w obronie? Otóż organizmy przede wszystkim mają enzymy naprawcze, które na przykład obcinają te uszkodzone fragmenty DNA, naprawiają uszkodzone białka, a więc chronią ten organizm przed patologiami. Potrzebne są nam nie tylko te wysokocząsteczkowe enzymy, które naprawiają te uszkodzenia, ale również bardzo dużo cząsteczek, które, takich na przykład jak glutation, jak witaminy antyoksydacyjne, jak związki polifenolowe, karotenoidy dostarczane z dietą, które spełniają tą rolę wyłapującą nadmiar wolnych rodników, prawda? Które mogą przeciwdziałać zjawisku stresu oksydacyjnego. Dlatego, że jeśli my mamy silnie utleniające środowisko w organizmie i powstaje cała kaskada rodników, to nie mamy równowagi procesów utleniania i redukcji. Czyli tajemnica w równowadze. Tajemnica w równowadze. Tyle samo wolnych rodników, co tych zmiataczy wolnych rodników, tych, które ich neutralizują. I mogą to być substancje wewnątrz naszego organizmu, naturalne, produkowane przez własne nasze ciało, ale mogą to być też substancje dostarczane z zewnątrz. Tak jak pani tutaj wspomniała, witaminy antyoksydacyjne, polifenole, czyli substancje, czyli te produkty, które występują normalnie w naszej diecie. I są chyba takie diety właśnie ustawione pod tym kątem, aby zmiatać wolne rodniki. Są też suplementy diety, które służą właśnie do wspomagania tego zmiatania, neutralizacji wolnych rodników. Warto zauważyć, że nie powinniśmy się bać wolnych rodników, bo pewna ilość ich w organizmie jest absolutnie potrzebna. Na przykład organizm celowo wytwarza duże ilości wolnych rodników, żeby zniszczyć inwazję na przykład bakterii. Również niektóre leki, na przykład cytostatyczne, działają w ten sposób, że powstaje bardzo dużo wolnych rodników, które niszczą komórki nowotworowe, ale to są zupełnie inne procesy. Natomiast nas powinna zaniepokoić taka sytuacja tego stresu oksydacyjnego, gdzie w organizmie powstaje bardzo dużo, kaskada wolnych rodników, z którymi organizm nie może sobie poradzić. A więc kiedy to jest? Na przykład bardzo dużo rodników powstaje w czasie stanów zapalnych. Powstaje w czasie normalnego metabolizmu, takiego przyspieszonego, czyli na przykład po przebiegnięciu maratonu, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych. Dlatego, że przyspieszony metabolizm, szybka przemiana materii powoduje przyspieszone spalanie, a więc w organizmie powstaje właśnie między innymi produktów wolnorodnikowych bardzo dużo. Ale także słońce, prawda? Słońce pod też. Wpływem ultrafioletu w skórze, prawda? Mamy do czynienia z powstawaniem wolnych rodników i problem, jaka jest pojemność antyoksydacyjna, na przykład płynów ustrojowych, czy jest wystarczająca, żeby tym zmianom przeciwdziałać? I trzeba wspomagać. Właśnie tutaj wiem, że pani profesor lansuje taki pogląd, że osoby, które idą opalać się, dobrze, żeby sobie wzięły ze sobą nie tyle jakiś słodki napój, ale na przykład zieloną herbatę, która może przeciwdziałać tym wolnym rodnikom. Nawet są takie badania na myszach, widziałem, gdzie
okazuje się, że myszy pojone zieloną herbatą w stosunku do myszy pojonych wodą dużo słabiej reagują na promienie słoneczne, dużo mniej patologii wolnorodnikowej się u nich tworzy, więc może no tak. Oczywiście, można było to sprawdzić i myśmy sprawdzali. To były tak zwane nagie myszy, które no, były pozbawione włosów i można było wtedy posmarować je jakimś kremem ochronnym albo dać im zieloną herbatę do picia. I rzeczywiście w ich skórze powstawało znacznie więcej tych uszkodzeń popromiennych. To jest możliwość. Ja bym serdecznie polecała, żeby właśnie na plażę, a najlepiej jeszcze przed pójściem na plażę, trochę wcześniej, parę dni wcześniej, stosować na przykład zieloną herbatę, sok z aronii i wszystkie tego typu produkty, które mają bardzo dużo związków polifenolowych. Wtedy rzeczywiście mamy to ochronne działanie na skórę i możemy być trochę dłużej na słońcu. Które produkty żywnościowe wedle Pani doświadczenia są takim najlepszymi antyoksydantami, tym zmiataczami wolnych rodników? Niewątpliwie te, które zawierają bardzo dużo związków polifenolowych, również karotenoidów, również bogate w witaminę C, która jest bardzo silnym wymiataczem wolnych rodników, również witamina E, prawda, która chroni przed utlenianiem środowisko lipidowe w warstwie tłuszczów. Oczywiście myślę, że zaraz padnie pytanie, który antyoksydant jest najlepszy, prawda? Tak. A tutaj odpowiedź na to pytanie jest nieco złożona. A mianowicie jedno ustalono na pewno, że nie ma pojedynczego związku, który w dużej dawce chroniłby nas przed skutkami stresu antyoksydacyjnego. A więc w żadnym wypadku nie jeden związek i to jeszcze przedawkowany. Można odpowiedzieć tak, że na kaskadę rodników, które powstają w naszym organizmie, powinniśmy zastosować kaskadę antyoksydantów. Czyli różnorodności siła. A jakie konkretnie rośliny czy ekstrakty z tych roślin, bo to czasami są ekstrakty właśnie polifenolowe z tych roślin, powinniśmy spożywać. Jak one się nazywają? Generalnie zawsze polecamy dietę bogatą w warzywa i owoce, licząc na to, że one mają szerokie spektrum tych związków polifenolowych. Ale jeśli zrobiono testy rozmaitych owoców, to co się okazało? Że na samym końcu, na szarym końcu są takie słodkie, lubiane owoce, powiedzmy jak banany, kantalupa na przykład, melony. Natomiast na samej górze są ciemne owoce jagodowe. I właściwie taki wynik bardzo mnie ucieszył, dlatego że my jesteśmy no, raczej mieszkańcami północy, więc u nas popularne są owoce jagodowe. I jeśli okazało się, że w takiej małej, ciemnej jagódce, na przykład owoców aronii, czarnych jagód, czarny bez, czarna porzeczka, wszystko czarne, prawda? No to jest właśnie bogactwo antyoksydantów w tych ciemnych jagodach. To my jesteśmy w cudownej sytuacji, bo możemy łatwo zwalczyć stres oksydacyjny, stosując właśnie ciesząc się jagodami. Słynne badanie Monika, którym to odkryto coś, co w tej chwili nazywa się francuskim paradoksem. Naród francuski, który zjada takie same ilości tłuszczów jak Anglicy, ale Francuzi piją wino. I to wino uważane jest, a konkretnie resweratrol zawarty w tym winie, uważany jest za taki główny czynnik sprzyjający prozdrowotnemu działaniu, czyli zmniejszający zapadalność na choroby układu krążenia. Dowiedziono w tym badaniu Monika, że zapadalność i śmiertelność na choroby układu krążenia jest 4-5-krotnie mniejsza u Francuzów niż u Anglików. A chodzi tylko chyba o dwie takie rzeczy. Francuzi piją wino, a Anglicy raczej piwo. Ale jak już mówimy o tym francuskim paradoksie, no to warto też chyba przypomnieć o tym, że mamy też polski paradoks. Zresztą pani profesor napisała swego czasu książkę pod tytułem Aronia, polski paradoks, czyli uważa pani, że na czele tych owoców jagodowych jest aronia. Myślę, że warto w tej chwili powiedzieć, że skoro aronia jest taką oksydacyjną bombą, to należy sok z aronii wprowadzić do tej diety. Zresztą Amerykanie mówią, że aronia należy do tej grupy owoców superberries, prawda? Czyli właśnie do tych jagód o bardzo silnym potencjale prozdrowotnym. No więc cieszmy się, mamy polski skarb.
wykorzystajmy go w obronie przed stresem oksydacyjnym. Mamy tutaj konkluzję, że dobrze oczywiście suplementować się różnymi produktami. Dobrze, żeby te produkty były różnorodne, aby te owoce jagodowe były z różnych źródeł, żeby te antyoksydanty były po prostu wymieszane. Nasz organizm kocha się w różnorodności, nie lubi monodiety w każdym aspekcie. Oczywiście nie zachęcamy tutaj jakoś szczególnie do nadużywania wina, ale jedna lampka przed kolacją chyba nikomu nie zaszkodzi. Dlatego jeżeli ktoś ma problemy z zażywaniem tych antyoksydantów w dużych ilości, bo to często, trzeba często nawet raz, nawet 5 razy dziennie sobie wprowadzać do organizmu, można też korzystać z ekstraktów roślinnych, suplementów diety, które są bogate w te antyoksydanty, ale dobrze, żeby to były naturalne produkty z jednej strony, a z drugiej strony, żeby były one różnorodne, bo bogactwo w różnorodności. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.